Szanowni Państwo, przyszedł czas na prezentację dorobku, który był udziałem konkursu, jaki rozpisało Muzeum Wojska Polskiego na logo. Jako zwycięski został wybrany ten oto projekt nawiązujący do Nieśmiertelnika. Wydaje nam się, że istotnie autorka tego projektu, pani Anna Kiedrzyny, która jest z nami, którą prosimy o powstanie, utrafiła tutaj znakomicie w nasze oczekiwania. Konkurs na nową siedzibę Muzeum Katyńskiego miał charakter międzynarodowy. Proszę Państwa, tutaj widzimy zwycięski projekt. Myślę, że jest to projekt, który godny jest rangi muzeum. Został wybrany w sposób jednomyślny. Tutaj w tej części, którą zwiemy wartą, będą posadzone w kwadracie drzewa grabowe. Będą też rekonstrukcje wagonów, które przypominać będą o tym, w jaki sposób podróżowali do miejsca głady polscy oficerowie. Dwa poziomy, jak widać, ten górny, głównie medialny, pozwalający na prześledzenie sposobów aresztowania, przetrzymywania losów kłamstwa katyńskiego, z wykorzystaniem przede wszystkim skrzyń, które będą pełnić rolę i które są tutaj widoczne, zarówno podstawy do tych prezentacji multimedialnych, ale też gablot archiwalnych. W dolnej części, która jest tutaj widoczna, będą relikwie, czyli miejsca odtwarzające jakby to, co z grobu wydobyto, poprzez zamontowanie na ścianach takich szklanych paneli, za którymi będzie widoczna zmrożona ziemia. To będzie tworzyć wyjątkową atmosferę. Te białe granitowe słupy będą ukazywać profesje osób, które zginęły w Katyniu, więc będą nauczyciele, będą profesorowie, lekarze, prawnicy i działopitnia, o której mówiliśmy, oraz tunel przebity przez Karpę, który powróci wszystkich zwiedzających do punktu wyjścia, mianowicie do tego miejsca zwanego Wartą. Na to, aby Cytadela zaczęła pełnić jak najszybciej rolę jednego z głównych ośrodków naszej narodowej pamięci. Bo przecież tutaj będzie wybudowany w ciągu najbliższych lat, mam nadzieję, że do roku 2014, jak uzgodniliśmy, nowoczesne Muzeum Wojska Polskiego. Bo tutaj wreszcie po przeniesieniu dowództwa wojsk lądowych, dotychczasowego gospodarza miejsca do Wrocławia, znajdzie się powołane w styczniu bieżącego roku przeze mnie Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Będziemy zatem mieć dwie instytucje będące kustoszami pamięci i jedną, która będzie naszym narzędziem, które będzie zapewniało komunikację pomiędzy wojskiem a społeczeństwem, między wojskową i cywilną częścią naszego społeczeństwa. Wszystkie te instytucje będą miały charakter edukacyjny, dwie spośród nich będą miały charakter dokumentacyjny. Jedna spośród nich, ta, w której jesteśmy, czyli Muzeum Katyńskie, będzie także, a może przede wszystkim, swoistym sanktuarium. Swoistym sanktuarium. Miejscem pochylenia się nad ofiarą i losem zamordowanych w Katyniu polskich inteligentów. Proszę Państwa, na tle tego szerokiego zamysłu przypadł mi w udziale ten honor ogłoszenia zwycięzcy konkursu. Pierwszą nagrodę pieniężną w wysokości 60 000 zł oraz nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej w trybie zamówienia z wolnej ręki sąd konkursowy przyznał uczestnikowi, który złożył pracę o kodzie 007. To jest grupie Maxa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Starym Goździe, Stara Błotnica. Pracę konkursową przygotował zespół złożony z kilkunastu osób, między innymi pana Krzysztofa Langa oraz pana Jerzego Kaliny. Gratuluję serdecznie. Thank you.
wylatuje o 18. Jestem bardzo przezorny. Jestem bardzo przezorny. Jestem bardzo przezorny. Bardzo ważne jest, że Muzeum Katyńskie będzie w miejscu historycznym, gdzie ginęli ci, którzy walczyli o niepodległość. I im, i tym, którzy później ginęli za niepodległość, jest nasz dług pamięci. I tutaj ten dług pamięci, badanie każdego życiorysu, każdego losu, każdej ofiary zbrodni katyńskiej będzie udokumentowane. Jest to bardzo ważne miejsce dla walki o niepodległą Polskę. No ale Bogu dziękuję, że takie dzieła powstają. To bardzo cieszy i raduje się. Ja szczególnie cieszę, bo to jest... Ja jestem wojsku, jako szeregowy żołnierz. Tak? Zanim dzisiejsza uroczystość się odbyła, poprosiłem pana ministra Piątasa i pana profesora Ciska, by przedstawili mi zwycięski projekt. Oczywiście decyzję ostateczną i niepodważalną podjął sąd konkursowy. Ale gdyby ten projekt nie pasował do tej tragicznej zawartości tego muzeum, do tych eksponatów, które są tutaj gromadzone, do tych pamiątek, które są tak naszpikowane tragedią ludzi i rodzin, to oczywiście byśmy dzisiaj Państwu tego projektu nie prezentowali. Ja chcę Państwu powiedzieć, że to jest zdecydowanie najlepszy projekt z wszystkich projektów nadesłanych do tego konkursu. Jest to projekt, którego największym atutem jest to, że jest niezwykle oszczędny w formie, bo też treść mówi sama za siebie. I dlatego w pełni podzielam tę opinię, tę decyzję jury konkursowego, które właśnie nagrodziło tę pracę. Co więcej, chciałbym powiedzieć o tym, że to była decyzja jednomyślna. Jestem w związku z tym przekonany, że w kwietniu 2012 roku, jak spotkamy się w tym miejscu, to będziemy mogli oglądać eksponaty zebrane w tym muzeum w zupełnie nowym otoczeniu. Otoczeniu nowoczesnym, multimedialnym i odpowiadającym temu wszystkiemu, co Muzeum Katyńskie gromadzi. Wiadomo, że jakie będą koszty realizacji tych projektów? Koło zaplanowaliśmy jednak kwotę około 11 milionów złotych. No to, co było najpiękniejsze w pracy nagrodzonej, nieprzegadane. Jest kulturalnie zrobiona prób epatowania tragedią, natomiast tak, żeby poznawać tą tragedię, tak, żeby poznawać losy tych ludzi, a nie tak, żeby budować teatr wokół tego. Ona jest prawdziwa i autentyczna i w żadnym stopniu nie jest kluczowana. Ona jest po prostu skromna i wybraliśmy ją za tego jedną potrzebę. Prawda? Jest ta chronologia odkrywania prawdy o zbrodni katyńskiej. Odpowiednie dokumenty zgromadzono w gablotach przypominających skrzynie. Dla nas rodzin katyńskich skrzynia jest takim symbolem. To są te skrzynie, w których Niemcy wywozili dokumenty z Katynia. To są te skrzynie zaginione. To są te rozmaite skrzynie, w których kolejne komisje ekshumacyjne w taki czy inny sposób gromadziły coś, co my słusznie, wydaje się, nazywamy relikwiami. I właśnie w tych gablotach przypominających skrzynie zobaczy także wydobyte z dołu śmierci relikwie. Wiem, że być może naruszone jest tutaj nasze poczucie takiego dekoru, że mówi się per relikwie o rzeczach, no tak wydawało się prozaicznych, no ale jednak miejsce, z których zostało wydobyte, charakter tego usprawiedliwia i tak oceniliśmy również to w projekcie. Trafnie zaproponowano Aleję Nieobecnej. Ta Aleja Nieobecnej, jak Państwo widzicie, jest symboliczną prezentacją zawodów i funkcji, jakie pomordowani pełnili w przedwojennej Polsce. Chciałbym
No myślę, że impreza była udana. Czuć było podniosły nastrój, sala wypełniona i obecność osób, które są członkami rodzin katyńskich, to wszystko nadało temu, co dzisiaj się wydarzyło, ogromnego znaczenia. A dodatkowo jeszcze, że ta decyzja o aranżacji nowego Muzeum Katyńskiego wpisała się w 70. rocznicę i w to, co dzieje się w Katyniu i co będzie się działo w Warszawie, w wielu innych miastach Polski. Także te wszystkie elementy znakomicie zagrały i cieszę się, że ta impreza, nie jestem pewnie obiektywny, ale wpisuje się znakomicie w te obchody, które teraz obserwujemy. Myślę, że to jest ogromny nakład pracy, szczególnie pracowników Muzeum Katyńskiego, którzy nagrywali relacje, którzy skanowali fotografie, którzy opracowywali biogramy. Efekt będzie widać na stronie internetowej.